Siemano, witam na Next Level International 2023. Jak widać, fury już mamy rozłożone. Nawet mamy piękną wlepę Santiago na szybie. Co? No zaraz jedziemy sprawdzić, czy to auto w sumie działa, bo odkąd je zapakowałem na lewe, to nie było czasu, żeby nim przejechać. Jedynie wczoraj jakieś kółeczko takie na spokojnie. I niby nic nie trze, nic nie wadzi, więc powinno być ok. Wszystkie wycieki paliwa są usunięte, więc możemy śmiało sadzić. Generalnie to na dziś i jutro chyba już skończyliśmy jazdę oprawcą, bo pod koniec drugiego kółka zapaliła się taka czerwona kontrolka od oleju, więc w ostatnim zakręcie już zgasiłem auto i tam z tamtej górki dotoczyliśmy się tutaj na luzie. A potem otworzyliśmy maskę, z Santim zajrzeliśmy w bagnet od oleju, no i widać tam opiłki metalu, więc najprawdopodobniej ukręciła się pompa oleju. No nie jest dla mnie to żadnym zaskoczeniem, bo silnik kręci się do 7200 obrotów. Przy tych obrotach ma w sumie 280 koni, co jak na 3 litrówkę to jest całkiem sporo. No i to pompa już się ukręciła raz w Kielcach na zawodach jakieś 3 lata temu. Wtedy było to na szybko złożone u chłopaków na garażu. No i do tej pory tak jeździło. Rok temu Hert praktycznie 2 dni jeździł na odcięciu pod stadionem we Wrocławiu, więc no jakoś szczególnie mnie to nie zaskoczyło, mimo że auto miało teraz świeżutki olej. No to ta pompa już przeżyła swoje. No i co? W międzyczasie zdążyłem już zrobić jakieś 2-3 kółka siódemą. Najpierw jechaliśmy za moim bratem, trochę go ponagrywaliśmy, potem on za mną. Oprócz tego, że się opony skończyły i zaraz będę je zmieniał, to w międzyczasie od Altrace'a ile minęło? Miesiąc jakoś tak, plus minus.
No tym autem sobie pojeździłem trochę na co dzień, ale w sumie na co dzień go nie pałowałem za bardzo. A na Altresie był taki problem, że przy jakichś 4000 obrotów tak jakby kończyła się moc i w sumie podejrzewałem, że przytarła się pompa paliwa. Od tego czasu nie zajrzałem w to, bo po prostu no nie było czasu. A na co dzień też jeździmy na gaziku, bo to auto cały czas ma gazik sprawny, działający. No i co? I teraz wjechałem na tor, znowu to odcięcie było tak mniej więcej przy 4-4500 obrotów. To przełączyłem na gazik i normalnie na gaziku idzie. Tylko że wczoraj jak go tankowaliśmy, no to zrobiliśmy tam jakieś 200 km, więc zaraz trzeba podjechać na stację, zatankować i możemy sadzić dalej. Jak? Teraz twoja kolej? Tak, teraz ja rozpierdolę bus. Na benzynie się kręci do 4000 obrotów, a na gazie do 5. I tak jechałem na pół gazu i dlatego robiłem jedną przekładkę więcej tam niż trzeba. No i generalnie tak. Tu z tej strony mamy druty od zewnątrz, bo ta opona już była raz przełożona. Teraz są jeszcze druty od środka, a na tamtej są tylko od środka, bo tamta już dwa razy umarła. Więc teraz przekładamy tą na nową, a tamtą na drugą stronę i jeździmy dalej. Thank you.
drugi dzień, next level mamy za sobą. Z siódemą obeszło się jak zwykle bez awarii, poza tym, że w sumie na tej benzynie dalej tak nie do końca miała moc, więc jeździłem na gazie, na tym gazie też tak w sumie nie do końca jechała. Jeden komplet opon to w ogóle jechałem bez ręcznego, bo był jakiś problem z zaciskiem, że się zeskosował z tyłu, że w ogóle klocek prawie wypadł. Przez chwilę jeździłem z jednej strony, miałem 18, z drugiej strony 19, bo taka kolejka była na wulkanizacji, że po prostu dojeżdżałem do końca to, co było. W ostateczności nawet założyłem na tył 17 z oprawcy, na których też zrobiliśmy parę okrążeń. No i co, niby oprawca się popsuł. Siódema jak zwykle nie zawiodła, także w sumie przez dwa dni jeździliśmy nią non-stop, lepiej lub gorzej, ale cały czas jeździła. Event naprawdę wyszedł super. Widzimy się na następnym.